Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Chyba jestem chora. Co się dolega, kochanie? Mam dreszcze. Boli mnie głowa i gardło. Czy mogę ci pomóc? Podaj mi termometr i przykryj ciepłym kocem. Zrobię ci gorącej herbaty. Może to cię rozgrzeje. Gorączkę. Masz bardzo wysoką gorączkę. 38,7. To chyba angina lub grypa. To ta jesienna pogoda. Wszyscy chorują. Trzeba wezwać lekarza. Poczekajmy do rana. Może poczuję się lepiej. Napij się gorącej herbaty. Musisz wziąć aspirynę, to zmniejszy gorączkę. Lubię chorować. Co? Kiedy jestem chora, zawsze się mną troskliwie opiekujesz. Chyba już jesteś zdrowa, bo zaczynasz żartować. Pij herbatę. To ci dobrze zrobi. Tak jest, panie doktorze. Marek, wstawaj. Spóźnię się do szkoły. Już jestem spóźniony. Dlaczego? Jeśli ty jesteś już na nogach, musi być bardzo późno. Mama jest chora. Ma grypę albo anginę. Musimy sobie radzić sami. Nie lubię, kiedy mama jest chora. Ja też nie lubię. Szybko, do łazienki. Idę już, idę. Czy ty nie jesteś czasem chora? Chyba tak. No proszę, takie są skutki chodzenia bez czapki. W szpitalu, w domu na pewno masz gorączkę. Chyba tak, jest mi raz zimno, a raz gorąco. Boli mnie głowa, gardło i brzuch. A gdzie mama? W łóżku, też jest chora. To idę do mamy. Będziemy chorować razem. To niemożliwe. Możesz zarazić mamę, a mama ciebie. Już jesteśmy zarażone. Ale może mama choruje na inną chorobę niż ty. Zostajesz w swoim łóżku. Zaraz przyniosę ci termometr. A ty nigdy nie nosisz czapki. Dlaczego jesteś zdrowy? Tak. Nie mogę przyjść dzisiaj do pracy. Mam szpital w domu. Bożena i Magda są chore. A co im dolega? Mają wysoką gorączkę, dreszcze, ból głowy i gardła. Magda ma kaszel i boli ją brzuch. To pewnie grypa lub angina. Musisz wezwać lekarza do domu. A może
Pojadę z nimi do przychodni. Nie, lepiej wezwij lekarza do domu. Przy wysokiej gorączce trzeba leżeć w łóżku. Może trzeba ci w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Jeżeli będę potrzebował pomocy, zadzwonię do ciebie. Cześć. Czy to przychodnia lekarska? Tak, przychodnia, słucham. Chcę zamówić wizytę domową. Żona i córka są chore. Co im dolega? Mają wysoką gorączkę, ból głowy, kaszel. Bardzo źle się czuję. Proszę podać nazwisko i adres. Bożena i Magda Grzegorzewskie. Ulica Wesoła, 4, mieszkanie 105. Lekarz będzie u Państwa za godzinę lub nieco później. Mamy dużo zgłoszeń. Jesienna epidemia grypy. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Źle się czuję. Chyba jestem chora. Źle się czuję. Chyba jestem chora. Co ci dolega, kochanie? Co ci dolega, kochanie? Mam dreszcze, boli mnie głowa i gardło. Mam dreszcze, boli mnie głowa i gardło. Masz bardzo wysoką gorączkę, 38,7. Masz bardzo wysoką gorączkę, 38,7. To chyba angina lub grypa. To chyba angina lub grypa. Trzeba wezwać lekarza. Trzeba wezwać lekarza. Czy ty czasem nie jesteś chora? Czy ty czasem nie jesteś chora? Chyba tak. Chyba tak. Na pewno masz gorączkę. Na pewno masz gorączkę. Chyba tak. Jest mi raz zimno, a raz gorąco. Boli mnie głowa, gardło i brzuch. Chyba tak. Jest mi raz zimno, a raz gorąco. Boli mnie głowa, gardło i brzuch. Bożena i Magda są chore. Bożena i Magda są chore. A co im dolega? Mają wysoką gorączkę, dreszcze, ból głowy i gardła. Mają wysoką gorączkę, dreszcze, ból głowy i gardła. Czy to przychodnia lekarska? Czy to przychodnia lekarska?
Tak. Przychodnia. Słucham. Tak. Przychodnia. Słucham. Chcę zamówić wizytę domową. Żona i córka są chore. Chcę zamówić wizytę domową. Żona i córka są chore. Co im dolega? Co im dolega? Wysoka gorączka, ból głowy i kaszel. Wysoka gorączka, ból głowy i kaszel. Krzysztof! Chce mi się pić! Już niosę, kochanie! Tato, jest mi niedobrze. Idę, córeczko! Krzysiu, idź! Już idę. Szpital w domu. Tato, ja już nie chcę być chora. Wolę jednak iść do szkoły, nawet na matematykę. Powiedz to Markowi. Może się z tobą zamieni. Żartujesz sobie ze mnie? Próbuję cię rozśmieszyć. Jak się czujesz, córeczko? Źle. Jest mi niedobrze i boli mnie gardło. Zaraz przyjdzie lekarz, zbada cię, da lekarstwo. Od razu poczujesz się lepiej. Wcale nie od razu. Lekarstwo będzie gorzkie? Nie wiem. Być może będzie. Dlaczego lekarstwa zawsze są gorzkie? Bo gdyby były słodkie, to ludzie chcieliby chorować. Rozumiem. To logiczne. Ale dlaczego ja jestem chora, chociaż ty nie nosisz szalika? To nielogiczne. Widzę, że czujesz się dużo lepiej. To na pewno pan doktor muszę otworzyć. Dzień dobry, czy zastałam Bożenę? Jest, ale... To dobrze, muszę z nią porozmawiać. Michał obudził się dzisiaj z płaczem. Jest chyba chory. A co mu dolega? Ma wysoką gorączkę, ból gardła, głowy. To zupełnie takie same objawy jak u Bożeny. Co? Właśnie. Chcę zapytać, co robić, bo Michał nigdy jeszcze... Obawiam się, że Bożena sama potrzebuje pomocy. Nic nie poradzi. Bożenka też jest chora? Niestety tak. Właśnie czekamy na lekarza. Tato, chcę jeszcze pić. Magda też jest chora? Też. Szpital w domu, to ja lepiej już pójdę. Aha, jeśli przyjdzie do was lekarz, to proszę mu powiedzieć, żeby zajrzał i do mnie. Mieszkanie w 205. Krzysiu, przykryj mnie kocem. Sama pani widzi. Jak się czujesz? Coraz gorzej. Wydaje mi się, że rośnie mi gorączka. Zaraz przyjdzie lekarz. To na pewno on. Otworzę. Dzień dobry. Wcale niedobry. Chyba jestem chora. Czy mogę pożyczyć termometr? Wydaje mi się, że mam wysoką gorączkę. Oczywiście. Zaraz dam pani termometr. A czy ma pan może aspirynę? I coś na kaszę? U was też ktoś jest chory? Bożena i Magda są chore. To chyba epidemia. A synek pani Zielińskiej z drugiego piętra też ma gorączkę. Szpital w domu. Właśnie czekam na lekarza. Na lekarza? To mam do pana wielką prośbę.
Proszę mu powiedzieć, żeby zajrzał też do mnie. Dobrze? Chyba mu powiem, żeby odwiedził wszystkich lokatorów. Jak się czujesz, córeczko? Jak się czujesz, córeczko? Źle. Jest mi niedobrze i boli mnie gardło. Źle. Jest mi niedobrze i boli mnie gardło. Michał obudził się dzisiaj z płaczem i jest chyba chory. Michał obudził się dzisiaj z płaczem i jest chyba chory. A co mu dolega? A co mu dolega? Ma wysoką gorączkę, ból gardła, głowy. Ma wysoką gorączkę, ból gardła, głowy. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Coraz gorzej. Wydaje mi się, że mam wyższą gorączkę. Coraz gorzej. Wydaje mi się, że mam wyższą gorączkę. Zaraz przyjdzie lekarz. Zaraz przyjdzie lekarz. Czy mogę pożyczyć termometr? Wydaje mi się, że mam gorączkę. Czy mogę pożyczyć termometr? Wydaje mi się, że mam gorączkę. A czy ma pan aspirynę i coś od kaszlu? A czy ma pan aspirynę i coś od kaszlu? Czy mamy jeszcze zdrowych sąsiadów? Jest jeszcze pani Wierzbicka. Mam nadzieję, że to jednak wreszcie lekarz. Dzień dobry, pani doktor. Dobrze, że pani jest. Mamy szpital w domu. O, nie tylko tutaj jest szpital. W Warszawie panuje epidemia grypy. Gdzie jest chora? Jedna w tym pokoju, druga w tamtym. O, to rzeczywiście prawdziwy szpital. Dobrze, że pan jest zdrowy. Co ci dolega? Źle się czuję, mam dreszcze. Co jeszcze? Boli mnie bardzo głowa. Jeszcze co? Czy masz kaszel? Tak, mam kaszel i boli mnie gardło. Zaraz cię zbadam. Nie mam apetytu i jest mi niedobrze. Zdejmij piżamę, muszę cię zbadać. Oddychaj. Głęboko oddychaj. Teraz nie oddychaj. Teraz plecy. Mocno oddychaj. Nie oddychaj. Dobrze, możesz się ubrać. Na szczęście nie ma nic w płucach ani o skrzelach. To na co jestem chora? Zaraz zobaczymy. Pokaż teraz gardło. Otwórz buzię. Gardło czerwone. Kaszel, gorączka,
ból głowy, typowe objawy grypy. Wracaj do łóżka. Córka ma silną grypę. Najważniejsze, by leżała w łóżku. Musi leżeć przynajmniej 5 dni, nawet jeżeli gorączka spadnie. Dopilnuję tego. Powinna brać aspirynę 3 razy dziennie po jedzeniu, witaminy i tabletki do ssania na ból gardła. A jak stosować te lekarstwa? Tu wszystko jest napisane. Witaminy 3 razy dziennie, a tabletki należy ssać co 4 godziny. Córka musi dużo pić. A jak jedzenie? Nie chce nic jeść. Proszę podawać jej potrawy lekkostrawne. Czy czekolada jest lekkostrawna? Dopóki nie spadnie gorączka, córka może mieć słaby apetyt. Kiedy spadnie gorączka, córka może wstać z łóżka, a po tygodniu należy przyjść z nią na badanie kontrolne do przychodni. A gdzie druga chora? W sypialni. Zaprowadzę zaraz panią. Jak się pani czuje? Niestety źle. Mam wysoką gorączkę i silny ból gardła. Proszę otworzyć usta. Niestety, angina. Muszę zapisać pani antybiotyk. Czy to konieczne? Antybiotyki osłabiają organizm. Niestety, anginy nie można wyleczyć inaczej. Antybiotyk musi pani brać co 6 godzin. Także w nocy. Poza tym proszę płukać gardło i ssać tabletki. Jeżeli gorączka się podniesie, trzeba zażyć to lekarstwo. I oczywiście nie wstawać z łóżka przynajmniej przez tydzień. To niemożliwe. Przecież mąż sobie nie poradzi beze mnie. Poradzi sobie, poradzi. Widzę, że teraz doskonale daje sobie radę. Proszę jak najszybciej kupić te lekarstwa i podać żonie. Ta angina naprawdę jest poważna. Żona musi leżeć i regularnie zażywać lekarstwa. Już idę do apteki. A ja do innych chorych. Dwie sąsiadki prosiły, by pani doktor zajrzała także do nich. Pani Zielińska ma chorego syna, a pani Kowalska sama źle się czuje. Mam jeszcze jedno zgłoszenie z tego domu. Pani Wierzbicka. To przecież szpital, a nie normalny dom. Wszyscy chorzy. Co ci dolega? Co ci dolega? Źle się czuję. Mam dreszcze. Źle się czuję. Mam dreszcze. Co jeszcze? Co jeszcze? Bardzo boli mnie głowa. Bardzo boli mnie głowa. I co jeszcze? Czy masz kaszel? I co jeszcze? Czy masz kaszel? Tak, mam kaszel i boli mnie gardło. Tak, mam kaszel i boli mnie gardło. Zaraz cię zbadam. Zaraz cię zbadam. Nie mam apetytu i jest mi niedobrze. Nie mam apetytu i jest mi niedobrze. Oddychaj. Głęboko oddychaj. Teraz nie oddychaj. Oddychaj. Głęboko oddychaj.
Teraz nie oddychaj. Pokaż teraz gardło. Otwórz buzię. Powiedz A. Pokaż teraz gardło. Otwórz buzię. Powiedz A. Córka ma silną grypę. Musi leżeć przynajmniej 5 dni. Córka ma silną grypę. Musi leżeć przynajmniej 5 dni. Powinna brać aspirynę 3 razy dziennie po jedzeniu, witaminy i tabletki do ssania. Powinna brać aspirynę 3 razy dziennie po jedzeniu, witaminy i tabletki do ssania. Antybiotyk musi pani brać co 6 godzin. Proszę płukać gardło i ssać tabletki. Jeżeli gorączka się podniesie, trzeba zażyć to lekarstwo. Nie wstawać z łóżka. Antybiotyk musi pani brać co 6 godzin. Proszę płukać gardło i ssać tabletki. Jeżeli gorączka się podniesie, trzeba zażyć to lekarstwo. Nie wstawać z łóżka. Masz wszystkie lekarstwa? Tak, ale trzeba długo stać w aptece w kolejce. Epidemia! Już nie pamiętam, które lekarstwo jak zażywać. Zaraz zapiszemy. Antybiotyk. To moje lekarstwo przeciwko anginie. Trzeba je zażywać co 6 godzin. Antybiotyk. Witaminy. To lekarstwo dla Magdy. 2 pastylki, 3 razy dziennie po jedzeniu. Po jedzeniu. Tabletki do ssania na ból gardła. 1 opakowanie dla mnie, 2 dla Magdy. Ssać co 4 godziny. Do ssania. Syrop od kaszlu dla Magdy. Zapisane. Płyn do płukania gardła. To dla mnie. 0,5 łyżeczki na szklankę przegotowanej letniej wody. Szklankę letniej wody. Przegotowany. I aspiryna dla Magdy na grypę. 3 razy dziennie, koniecznie po jedzeniu. Po jedzeniu. Coś jeszcze? Jeszcze lekarstwo przeciwko wysokiej gorączce. Brać tylko w wypadku wysokiej temperatury. Zapisane. To pewnie Marek wraca ze szkoły. Wcześnie? Lekarz zwolnił mnie do domu. Źle się czuję. Mówił, że tu chyba zaczyna się grypa. Rzeczywiście. Szpital w domu. Ja też czuję, że drapie mnie w gardle. Żartuję. Ktoś przecież musi was pielęgnować. Marek, do łóżka. Szpital w domu. Mam dreszcze, boli mnie głowa i gardło. Daj mi termometr. Zrobię ci gorącej herbaty z cytryną. Masz wysoką gorączkę. Trzeba wezwać lekarza. Kiedy jestem chora, zawsze się mną troskliwie opiekujesz. Co ci dolega? Mam dreszcze, boli mnie głowa i gardło. Daj mi termometr. Zrobię ci gorącej herbaty z cytryną. Mam wysoką gorączkę. Trzeba wezwać lekarza.
Kiedy jestem chora, zawsze się mną troskliwie opiekujesz. Tak. Źle się czuję. Chyba jestem chora. Źle się czuję dziś od rana. Jestem taka niewyspana. Czuję ciężar na żołądku. Coś jest ze mną nie w porządku. Nic się nie martw, to się zdarza. Idź spokojnie do lekarza. Chyba pójdę do doktora. Muszę być poważnie chora. Boli gardło, wyschła skóra. Skacze mi temperatura. Nic strasznego, to się zdarza. Idź spokojnie do lekarza. Nie jem, nie śpię, kaszlę, kicham. Z trudem chodzę i oddycham. Tak mi jakoś szumi w głowie. Szybko dzwoń po pogotowie. Przestań jęczeć, skończ ten lament. Masz tu biuro, pisz testament. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego! Uczmy się polskiego!